Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman. Co ci największą trudność sprawiało na początku? Ruszanie chyba, tak jak każdemu. Sprzęgło? Tak, no, żeby opanować to, żeby idealnie. Idealnie jakby to w dobrym momencie puszczyć i tak dalej. Najcięższe chyba zadanie ze wszystkich. Tak to poza tym było przyzwoicie. No i taki, też na jakich pierwszych niż suwery tak podcinają te przejście, widziałeś, nie? Tak. Tam prawie wyskoczył aż za tej barierki. I w takich sytuacjach, jak na przykład sprzeciwko jest samochód, to też muszą ustąpić pierwszeństwa, czy mogę jechać jakby na swój pas tylko? Jakby... Powiedz mi jeszcze raz. Tutaj? Jak jedzie na prawym pasie? No. Wiesz co, ja mam taką zasadę. Jeżeli jest lewy wolny, a prawy zajęty, to musimy uważać, bo ten z prawego może ci w międzyczasie jeszcze tu zmienić pas. No, zawsze musisz taki bić jeden pas za... Zawsze musi być jeden pas za pasku. No. A łuczek? Jest te pasy w ruchu do przodu i do tyłu? Jakoś bardzo łatwo mi to przyszło, nie było. Sprawiało mi jakieś trudności, więc... A wcześniej jeździłeś coś? Próbowałeś? Nie, nigdy. Nie. I zerknij w lusterko. Stoi obok nas coś? Nie. To możemy jechać. O, widzisz? O, to jest właśnie też omijanie. Powiedz mi, który kierowca o takim czymś pamięta? Z jednego mi powiesz. Moja dziewczyna, przepraszam bardzo. A, no może pan operator jeszcze z tym. I zmieniłeś pas, bo... Bo trzeba zawsze się trzymać na prawo. Tak, bardzo dobrze. Żal, nie mieliśmy nikogo. I wiesz, jeszcze zauważyłem taką jedną rzecz. Co jest ogólnie szybsze, ręka czy noga? Ręka, tak? No i właśnie tutaj to jest zauważalne. Bo zanim wciśniesz sprzęgło, już wrzucasz. No. No, dlatego zobacz. Najpierw noga, dopiero ręka. O. Ja już szykuję rękę. Tak. Szykujesz rękę, już robisz nacisk na skrzynię, nie? I tak nie wysprzęglasz, tylko te biegi tak na 1/4 pół sprzęgła już. Już wrzucasz, nie? Sami do ojca i do końca. Za ścieżką dla. No, patrz teraz na pojazdy. No. Puszcza, no idziemy, dojść do końca, dojść tam do końca pasa włączeniowego. Nie, przecież wcześniej nie chciałem dojeżdżać, no, chciałem od razu zjechać. Patrz, nie. No i to wymuszenie byśmy mieli. Kierunkowskaz. No teraz nasz, no tutaj, o właśnie. No. Równo i jedzie. Teraz tak właśnie z kierowcami, nie? Kierowca mrugnął nam światłami, można skorzystać, ale tu trzeba bardzo szybko podejmować decyzję, bo oni są na tyle spieszący się, że troszeczkę my się opóźnimy, a on już wyrusza i damy wtedy wymuszenie. No i stłoczka też by była. No. Przy parkowaniach trzeba pamiętać o czym? Żeby włączyć kierunkowskaz. Zarówno przy wjeździe, jak i przy wyjeździe. To jest bardzo ważne. Tak? Możesz tu wszystko zrobić pięknie, nie będzie kierunkowskazu i powie egzaminator, zadanie zostało wykonane, nie. Prawidłowo. Ten samochód by stał nas, ten z lewej strony, bo które się koła kręcą w pojeździe? Przednie, tak? Przednie. Tylne, wiadomo, nie? Tylne no też się kręcą, tylko zapasowe się nie kręci, tak. Nie? Nie, ale tu jeżeli chodzi o oś skrętną, to jest przednie, nie? Mhm. Czyli przednie koła się kręcą, czyli przód będzie nam zachodził na lewą stronę. I teraz tak, jeżeli on ci dookreśli, że proszę wjechać w kierunku przeciwnym, czyli teraz w prawo, to musi wziąć pod uwagę to, czy pojazd stoi blisko ciebie, czy daleko. Mhm. Jeżeli stoi blisko, to musimy wyjechać na prostych kołach, aż zobacz, nasz przód wyjdzie za jego i dopiero i kręcisz. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman.